Witam, witam kochani, z tej strony mocny, co mamy za mną? To jest drzewo rodowe, chyba każdy robił drzewo rodowe w szkole. Czy, czy, czy tak sobie, czy też poszukiwał, tak bardzo wiele osób poszukiwało swoich przodków? O co, o co chodzi w tym wszystkim, w tym wszystkim właśnie związanym z drzewem, tak? To też jest słuchajcie nawiązanie do drzewa życia. Teraz powiem tak, kochani, teraz idą bardzo duże zmiany energetyczne, jeżeli ktoś Was czuje energię, jeżeli macie wglądy, tak, to wszystko widać po drugiej stronie, słuchajcie, jest kocioł, dosłownie od tych energii kotłuje się. Od nowego roku naprawdę, naprawdę robi się, będzie już gruba jazda, jeśli chodzi o energię, tak te wiecie, te energie negatywne, te siły zła nie wiedzą nie wiedzą co mają robić wpadły w panikę teraz będzie słuchajcie będzie otwieranie tych przestrzeni energetycznych te, te bramy zostaną otwarte także też organizuję 31 października medytację rodową można słuchajcie oczyścić sobie ród, ja wiem, że ród, karma to są rzeczy tak związane te karmiczne rzeczy jest to sztucznie zgromadzone tak te zapisy się tworzą no ale niestety są tak można to sobie właśnie teraz kochani usunąć później kolejne takie daty będą 11 11 12 12 21 12 też będą się otwierały bardzo duże przestrzenie bardzo dużo tej energii będzie szło powiem wam że to jest bardzo ważny czas, on się już zaczął. I moja rada, kochani, uporządkujcie sobie życie, tak? To jest mega, mega ważne. Teraz do końca roku naprawdę, my oczywiście robimy warsztaty, pomagamy w tym, jak odnaleźć te, te swoje cele, te, te rzeczy to jest bardzo ważny słuchajcie czas, żeby to wszystko sobie uporządkować. E, pooczyszczać i e, dowiedzieć się, zrozumieć, e, co musicie zrobić, co musicie wykonać tak naprawdę. E, ja już też wcześniej kręciłem, mówiłem, nie ma czasu na nic. E, teraz znowu, e, kochani, to wszystko szybciej zaczęło działać. No i, e, no i naprawdę, naprawdę trzeba sobie to ułożyć, bo później, e, później po nowym roku te, te energie będą jakby można to powiedzieć, wymagały od ludzi, żeby było jeszcze bardziej idealnie, tak? Żeby, żeby dostosowywać się do nowych warunków. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest w starych schematach, nie chce zmian, no niestety energia przestrzeń wymusi to na nim. Może to być bardzo, bardzo, bardzo różne sposoby są wymuszania tak? przez, przez energię. Jeżeli ludzie się nie będą zajmować tym, co, co powinni, no to no wiadomo. Wtedy jakieś przypominajki, wypadek, coś tam, coś tam, najpierw drobne rzeczy, tak, coś tam się stłucze, znowu, znowu coś, coś, coś nie wychodzi, tak. To są takie przypominajki i zaczynają iść coraz, coraz, coraz grubiej. To są te, te właśnie sprawy rodowe, inne rzeczy. Teraz energia, kochani, przyspieszyła. Zapraszam. Zapraszam na live dzisiaj o 20.30. Tam sobie trochę porozmawiamy o tych rzeczach jutro. Jutro też znowu coś, coś zrobię. Także, kochani, bardzo, bardzo ważny czas idzie. Ja was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.